Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Kulolupa, w którym to pooglądamy sobie różne ciekawostki ze świata paznokciowego, a wszystko dzięki naszym widzom, którzy się wcielili w rolę takich detektywów i poznajdywali różne ciekawe, śmieszne, mniej śmieszne, edukacyjne, głupie, czasem paznokciowe rzeczy. Zaczynamy. Christian, dajesz intro. Dzięki, Christian, za intro. Zaczynamy od pierwszego postu w grupie Kulolupa, który wstawiła Viola. Ten post. Viola napisała: coś pięknego. Sprawdźmy, co tak zachwyciło Violę. Dobra, to mamy kocie oko, ale różne kolory. Jeszcze na to jakieś cyrkonie fioletowe. Chyba to są dwa odcienie. Jeden zrobiony, a potem drugi na to. Takie ombre trochę przecieniowane. Fajnie to wygląda, no. I jeszcze to jest kocie oko z fleszem w dodatku. Rozumiecie to? Z fleszem. Albo na to jest jakiś top flash dany? Nie wiem. Ale wygląda to naprawdę ładnie. No, extra blink. To się tutaj zgodzę. No i tutaj widzowie nosiliby, jak tą wiedytka me gusta. Dokładnie, me gusta. Jak je zrobić? Wydaje mi się, że to jest najpierw ombre zrobione jednym kolorem kociego oka i pocieniowane magnesem, utwardzone. I na to jest jeszcze ten drugi a la French zrobiony. Kolejny post Kulolupie wstawiła Magdalena i mamy tutaj tylko słowo ciekawe i to już chyba też widziałam. No właśnie, otwierane paznokcie albo różne gadżety na tych paznokciach, różne ciekawostki paznokciowe, o, te są otwierane. To pod spodem jest przepiękne, te też są piękne. Kurde, za szybko to lata wszystko. O! Fajnie to wygląda. Taki a la zegar. To chyba jest przebite, co nie? I na wylot. No właśnie. Jakie piękne diamenciki i poukładane rzeczy z tych diamencików. Mega to wygląda. Wow! No. Ale to takie, wiecie, co jest tylko do zdjęć. Raczej press on nails gotowy. Ale no robi wrażenie. Ten też jest prześliczny pazur. Ten French mi się mega podoba, a te dodatkowe rzeczy to chyba... Nie wiem, czy to na stałe, czy tylko do zdjęcia. Raczej w sensie do zrobienia fotki. Jest to tutaj tak przyklejone, tak żeby było. Mega, a patrzcie te czubki. I ocie kręca. Wow. Tak jakby spadające krople. Albo gluty. No nie, no w tym to raczej nikt nie chodzi. Pod spodem kwiatki suszone chyba to są. Przyklejone i uformowane serce. Aha, kulka i to tak... O kurde. Ale to są przyklejone paznokcie, w sensie press on zrobione najpierw, a potem przyklejone. I ciekawi mnie tło. Bardzo fajnie to wygląda. To też jest przepiękne. Jaką techniką to jest malowane? Takimi mikromaźnięciami. Mega. A tu pierścionki, nakładki na paznokcie. A tu mamy rzeźby, też na press on nailsach, jak nic. Ale fajnie to wygląda, ciekawie. Wow, nie? Zbiorowisko wszelakich ciekawostek pazurowych. Takie pazury totalnie faktycznie awangardowe. Nie we wszystkich i nie we wszystkich wersjach dałoby się chodzić za bardzo, ale niektóre z tych pazów chętnie bym nosiła, bez tych wypukłych dodatków. I mamy kolejny post, który wstawiła Michelle. Czy ten tunel jest prawidłowy? Zapytała Michelle. A zobaczmy. Jedna z dzisiejszych prac z live'a. Przepraszam, że nie mogłam zostać z tobą do końca. Taki delikatny. Co? No typowy tunel migdała taki rosyjskiego, ale czy to do końca jest migdał rosyjski? Tak. Tunel, no tak wygląda na tej długości. Wygląda dobrze. Jest git. Ładnie to wygląda. Mm-hmm. No. Uwaga. Pofatygowałam się i poszłam do drugiego pomieszczenia, 2 metry dalej. Dobra, czyli. I znalazłam tutaj, ale nie są podpisane. To są formy, dual formy. I przy tej długości, zobacz, one taki, ten tunel będą miały bardzo wąski. Tu jest jeszcze głębszy ten tunel, bo był szablon trochę wyżej jakby podniesiony,
przez to to tak no, trochę wygląda, ale zrobimy sobie screena. Już wiem, o co mogło chodzić. Mogło chodzić o to, że on troszeczkę nie jest, o tak, nie jest taki, jakby to pokazać, nie jest taki prosty jak tutaj. Tutaj mamy totalnie o tak. Totalnie tak, a tutaj on się zwęża, on się zwęża. Nie idzie prosto, tylko się zwęża. I to mogło do tego dojść przez to, że paznokieć został zaciskany i czasami tak bywa, że po prostu ten tunel wpada do środka. Krawędzie dolne nie są równe, równoległe tak jakby, tylko po prostu wciśnięte. O, wciśnięte. I z tego można wyjść, bo to można, przypuszczam, podpiłować jeszcze później. O, tu i tu. Wtedy by był równy, co nie? Ten tunel. No i wtedy no troszeczkę inaczej by to wyglądało, ale czy to jest jakiś błąd mega duży, czy coś, czy to jest błąd? Niekoniecznie. Jest to niewygodne troszeczkę, że to jest tak wąsko tutaj, ale da się z tym żyć. A same w sobie paznokcie wyglądają przepięknie, więc to bym się nie czepiała, bo wszystko jest ładnie naprawdę zrobione. Szło to wyfrezować, bo szło, jasne. Ale jak nie ma takiej potrzeby, komuś się to podoba tak, jak to jest, to ja bym się nie czepiała. Po prostu jeden z rodzajów tego, jak tunel może wyglądać. Możecie mnie poprawić, czy to jest błąd. Może dla kogoś to będzie błąd. Dla mnie to jest raczej kwestia estetyki. Ja bym wolała sobie to wyfrezować od spodu, ale jak ktoś się zostawi, to nie mam z tego problemu. Z tego tytułu problemu. Idealny, Natalia napisała. No ogólnie ten paznokieć jest idealny. Fakt, widać, że ten tunel troszeczkę tam ściśnięty mocniej został. Albo tak szablon też mógł zostać ściśnięty. Dla jednych będzie idealnych, a innych będzie to raziło. Czy tutaj Dominika napisała, że nie są zaciśnięte, tylko tak zbudowane na formie. Jest to możliwe, ale ta forma by musiała być tak mocno ściśnięta, żeby iść w taką rurkę aż. Dobrze, zaprezentuję tutaj na szablonie, chociaż to jest bardzo krótki szablon. Ale o co mi chodziło, że ten szablon by musiał być mocno bardzo ściśnięty, żeby ten tunel aż tak bardzo do środka szedł. To on by musiał być wręcz tak tu bardzo mocno. I czy on by szedł tak do środka? Raczej z szablonu aż taki łukowaty by nie był ten tunel z samego szablonu. Raczej to jest poprzez zaciskarkę, bo to zaciskarka robi to, że te krawędzie dolne zamiast być równolegle, jak podkowa, idą do środka takimi łukowatymi liniami, więc raczej to jest zacisk. Tunel z samego szablonu, jakby go nie zacisnąć. A jest to możliwe, nie mówię, że nie, ale wydaje mi się, że to jest raczej kwestia zaciśnięcia, zwłaszcza, że troszeczkę grubiej też ten wolny brzeg mógł być zbudowany, to wtedy tu dopiero leci do środka, lecą krawędzie dolne. Tu nie ma zaciskania, to prawidłowo odłożona forma dała taki tunel, ale chyba nie chodziło o to, że ten tunel jest tak wąski, tylko o to, że się zawija, nie jest prosty, jak w migdale rosyjskim. Rozumiesz, tutaj nie jest taki totalnie prosty. Chodzi o tutaj te linie, że są proste, a nie jak podkowy wpadające do środka. No ten gdyby przedłużyć, to by był coraz to bardziej, wiecie, on by się jeszcze bardziej zwężał i by był jeszcze bardziej wąski ten kształt. Poza tym musimy wziąć pod uwagę to, że tu jest dual forma, więc to tak nie będzie wyglądać, bo tu jeszcze będzie grubość wolnego brzegu w środku, więc będzie jeszcze cieniej w środku, rozumiecie? Bo tu z jednej strony i z drugiej strony trzeba wklepać produkt, czy tam nałożyć. Więc raczej ja bym tu nie była taka pewna, że to szablon. Chyba te dziewczyny nie do końca zrozumiały pytanie, albo ja nie zrozumiałam. Pytanie zbyt wnikliwie to rozkładam na czynniki pierwsze, bo jeżeli chodzi o samą wąskość, to wiadomo to, że w pewnym momencie to wręcz nie będzie szczeliny w ogóle, bo się skończy szablon, nie? Albo będzie taka nawet nie milimetrowa szczelina pomiędzy jedną a linią krawędzi dolnej, a drugą. Kolejny post wstawiła Magdalena, która stylistka się skusi. Ale na co? O, już wiem co. Ja na pewno nie. Jest to dla klientek taka poducha na ręce, gdzie można spać. Z jednej strony fajnie,
Ja sobie też załatwiłam, że mam na takich ramionach Sertiala lampy i sobie tak nasuwam. I to, te lampy by mi się tu przydały, bo koniec końców, kurczę, ja ogólnie nie lubię na takiej zdechłej ręce, tak w cudzysłowie oczywiście, na takiej totalnie nieruchomej ręce pracować, bo się o siebie ocierają te palce, nie wiem, czy wiecie, o jakie uczucie mi chodzi, że ta ręka jest taka, wiecie, taka wiotka. Dla mnie jest zbyt wiotka, więc ja nie wiem, czy ja bym się na to pokusiła dla własnego dla własnej wygody. No chyba, że tak. Chyba, że klientka wykupi, bo to też dłużej trwa wszystko, nie? Chyba, że klientka wykupi usługę premium, kosztowałoby to z dwa razy drożej, ale to niech się śpi w trakcie, nie? O, to co innego. To chętnie. Ciekawe, jak tylko ze sterylizacją pyły z żelu mogą bez problemu przeniknąć na materiał. Ale to jest jakaś skóra ekologiczna, to spokojnie można dezynfekować. To nie jest materiałowe. Na luzie. Poza tym, no wiadomo, że tu trzeba było jakieś ręczniczki. Widzicie, to można dezynfekować. Ręczniczki by musiały być tak jak u masażysty, nie? Żeby bezpośrednio twarzą tego nie dotykać. Wiecie, sebum, makijaż i tak dalej. No i właśnie, co z makijażem? Jak ta klientka leży, to co z makijażem? Ha, no to ciekawe. Kolejny post, tym razem Patrycja wstawiła, co to za fres i co my o tym myślicie? Ja chyba wolę sposób sprawdzony na krzywącę wewnętrzną. A sprawdźmy, a to mi już też kilka osób podsyłało, ale to pod złym kątem frezuje niestety. I sam milimetr może, no maksymalnie milimetr w głąb, a co z resztą? I co z innymi kształtami? I mieć frez tylko od tego? No nie wiem. Poza tym, co z krótszymi paznokciami? Bo dłuższe jest w porządku, a krótsze, które też trzeba, wiecie, skorygować od spodu. No wygląda to niby fajnie, ale jak już będzie szerszy paznokieć albo bardziej wąski... A dobra, bardziej wąski to sobie jakoś poradzimy, bo tak głęboko nie... Okej. Ale już szerszy to już trzeba będzie tak... Nie wiem, jakoś nie jestem przekonana. Chociaż nie mówię nie, no jak ktoś se używa, jak najbardziej. Niech se używa. Dla mnie za mało uniwersalne to jest i nie da mi takiej możliwości też wyfrezowania krzywej C wewnętrznej gdzieś, powiedzmy, tutaj czasami coś chcę dofrezować od spodu, nie? Bo to jak to jest jakaś korekta po przedłużaniu, jakiś schodek się zrobił czy coś, no bywa, zdarza się, może po kimś robimy korektę, to tam już nie, tym frezem nie dotrzemy. A ja lubię mieć tunel równy po całości, a tak to tylko sam wolny brzeg korygujemy, więc tak nie do końca dla mnie, ale na pewno ten frez znajdzie swoich koneserów. Przecież ten frez nie ma żadnego zastosowania, przy wąskim tunelu będzie za duży, przy kciuku za mały, a przy krótkim paznokciu zrobi dziurę w palcu. Podobnie jak ja, Angelika tu myśli. Albo brata można użyć, tak, tylko brat nie do każdego kształtu będzie się sprawdzał. O, tu mam akurat opaski ścierne do brata. Bo do większości kwadratów, nawet tych malutkich, się sprawdzi, ale migdały, gdzie już ten czubeczek jest naprawdę wąziutki, zwłaszcza klasyczne, gdzie chcemy coś tam od spodu wyfrezować, to nie do końca, ale do większości owalów, kwadratów, balerin brat jak najbardziej się przyda. O, patrzcie, mamy tak, komentarz Pauliny. Widziałam jakiś czas temu kilka filmików z wykorzystaniem tego frezu, długo szukałam, znalazłam w końcu, czy mam kogoś, kto testował. Ale szczerze mówiąc, szybko żałowałam, że zmarnowałam czas na szukanie. Ogólnie nie robi nic. Frezuje sam brzeg i tak trzeba dofrezować tunel innym frezem, inaczej zostaje brzydki schodek. No mówiłam, bo on jest pod takim kątem ułożony, nie? Że tylko tam w głąb milimetr i co? Totalnie zbędny. Kolejny post wstawiła Magdalena. Błysk i ulubiony styl dla Edzi. O kurde, to są już grube. Takie dosłownie, nie? Grube velociraptory, takie... To już jest dla mnie too much. Za tęgie. Za tęgie dla mnie. Totalnie za tęgie. Nie muszą być aż takie grube velociraptory, ale błyszczą się pięknie, no. Jest to, no i mi się bardziej podoba styl, wiecie co, Oksany, velociraptorów. Zdecydowanie, o, nawet podobne, zdecydowanie bardziej są użytkowe, chociaż te też trochę grube są. Normalne pazy też robi Oksana.
Ojoj. O, te już będą bardziej użytkowe. Velociraptory. Nie trzeba tego tak mocno odbudowywać. Dobra, ty też to już jest tłumaczy dla mnie. Nie trzeba tych velociraptorów tak wysoko im tych grzbietów wybijać. Jestem grubo, przy skrótkach będzie odłazić, ale cudnie wyglądają. No, też miałam z tym problem z moimi pierwszymi velociraptorami, że po prostu już od razu budowałam ten grzbiet, a tu trzeba zrobić tak, jak Oksana często robi, po prostu najpierw płasko. Gorzej to wygląda, ale lepiej się trzyma, żeby uniknąć właśnie zapowietrzeń. Magdalena wstawiła post z protipem dla stylistek, którym giną pyłki. Co? Aha, dobra. Może nie pyłki, a brokaty, bo pyłki to by trochę tak nie do końca. Ale powiem wam, nie jest to głupie. Wypiłowała, żeby wyrównać naklej. Nie jest to głupie. Nie, nie jest, ciekawe to jest, ale czy to jest niezbędne? Nie do końca, bo lepiej to mieć w osobnym pojemniczku, żeby posypać, nie? Z pojemniczka na palec, jak ktoś chce sypnąć po prostu. A też by szło. Z pojemniczka, bo i tak trzeba czymś sypnąć. Nie wiem, czy by mi się chciało sobie to zrobić, ale jest to ciekawe. Nie powiem, że nie. I ostatni post, kochani. Magdalena Klimkiewicz stawiła coś dla Edyty na czwartkowe pazy. O kurde, kocie oko. Serduszka. Piękne. O matko, pierwsza warstwa. Ale jak oni te serduszko zrobili? A, najpierw tło. A nie, tak. W środku drugi kolor. I to takie proste jest. I trzeci kolor. Wow. I to takie proste do zrobienia. Że takie serce wyszło? I o, cię kręca. Mega ładne. Mega ładne, ale nie wiem, czy ja bym chciała mieć czarne paznokcie. Mega ładne to jest, no naprawdę fajne. Dajcie znać, czy ktoś z was robił. Ciekawe, jakie to lakiery, ktoś wie. Wiesz co, Żaneta, przejrzy sobie listę 12 kolorów jak 12 miesięcy na 20 przyroczystych tipsach. I tam są przeróżne rodzaje kocich oczu i niektóre są właśnie tak mocno napigmentowane i dają taki efekt. Chyba Lily Cute z AliExpress taki ma mocny pigment. Oczywiście możecie swoje typy tu wstawiać w komentarzach pod tym filmem. Te użyte na zdjęciu to Daily jakiś tam Charm, tak? Ciekawa marka. Tak, w zależności od światła zmieniają kolory, dokładnie. Iza za to nie wie, jak się robi ten efekt cat eye, bo nie jest w stanie tego zrozumieć, czy ktoś mógłby wytłumaczyć. Śpieszę z pomocą. Efekt cat eye to jest lakier albo pyłek, który jest lekko magnetyczny. I te drobinki, w zależności od tego, gdzie przyłożysz magnes, się po prostu przemieszczają. Możesz mieć pyłek i zmieszać go na przykład z topem albo z czarnym lakierem, a możesz mieć gotowe lakiery. I tutaj no, nie ma nic, żadnych czarów tu nie ma, to jest po prostu magnes i drobinki magnetyczne. Daj znać, czy twoim zdaniem protip dla pyłków jest pomocny, czy raczej nie.